Spektrum Max. Jego zbrodnie na dzieciach wstrząsnęły całym światem. Lubił krzywdzić ludzi, fizycznie i psychicznie. Jego aresztowanie wywołało demonstracje w całej Belgii. Poinformowano nas, że śledztwo kończy się tego dnia i tyle. Pogłoski o jego ciemnej przeszłości krążą do dziś. W to nie można było tak po prostu uwierzyć. Oto szokująca historia potwora z Belgii. Kim był? W jaki sposób udało mu się porywać, gwałcić i zabijać dzieci tuż pod nosem policji w nowoczesnym państwie europejskim? Czy winna jest tylko policja? Nie ma chyba nikogo, kto poznałby tę historię do końca. Seryjni mordercy. Marc Dutroux. Potwór z Belgii. W sierpniu 1995 roku 17-letnia Anne Marshall i jej 19-letnia przyjaciółka Effie Lambrex wyjechały z przyjaciółmi na wakacje nad morzem. Ojciec Anne nie był zachwycony tym pomysłem. To miał być jej pierwszy samodzielny wyjazd. Rozmawialiśmy o tym. Anne powiedziała, że niedługo skończy 18 lat. Żona uważała, że powinniśmy jej pozwolić. Podczas wakacji Anne i Effie brały udział w seansie słynnego hipnotyzera. Kiedy były na scenie, zostały sfilmowane przez mężczyznę z widowni. Tego samego wieczora ojciec Anne odebrał niepokojący telefon. Zadzwoniła do nas jedna z jej koleżanek, mówiąc, że Anne i Effie nie wróciły ze spektaklu. Wpadłem w panikę. Nie wiedziałem, co robić. Kiedy następnego dnia Paul Marshall zawiadomił policję, zaniepokoił go ich brak zainteresowania sprawą. Zapytałem policjantów, co mają zamiar z tym zrobić, a oni odparli, żebym się nie przejmował, bo dziewczęta na pewno wyruszyły na poszukiwanie przygód i niedługo wrócą. Byłem w szoku. Do tej pory byłem przekonany, że policja jest od tego, żeby usprawniać nasze życie i dbać o nasze bezpieczeństwo. Paul Marshall wrócił do domu i rozpoczął poszukiwania córki na własną rękę. Postanowiliśmy rozlepić plakaty z jej zdjęciem. Nie byli jedynymi rodzicami, którzy tamtego lata poszukiwali w Belgii zaginionych dzieci. Zaledwie 8 tygodni przed zaginięciem Anne i Effie, dwie ośmiolatki Melissa Russo i Julie Lejeune zniknęły w parku w rodzinnym Grace Holland, 80 kilometrów od Blokkenberge. Dziennikarz Douglas de Koning pisał o serii zaginięć dzieci w Belgii w latach 90. Dzieci ginęły tak często, że zaczęliśmy to traktować jak pewnego rodzaju oczywistość. Niemal przyzwyczailiśmy się do myśli, że każdego lata kilkoro dzieci znika. Znikały bez śladu. Sprawą zainteresowali się politycy, na przykład Vincent de Crowley. Policja traktowała zaginięcia dzieci w taki sam sposób jak drobne kradzieże. Przez pierwsze dwie doby po zgłoszeniu zaginięcia nie podejmowano żadnych kroków. Policja wychodziła z założenia, że dzieciaki uciekły z domu i same wrócą. A najważniejsze są właśnie te pierwsze godziny. Ze statystyk wynika, że 91% porwanych dzieci zostaje zamordowanych w ciągu pierwszej doby po porwaniu. W Belgii przez pierwsze godziny nic się nie dzieje. Policjanci mówią rodzicom: dziękujemy bardzo, przyjęliśmy Państwa zgłoszenie, proszę zadzwonić za kilka godzin albo dni. Minęło pół roku, a dziewczynki się nie znalazły. Policja nie wpadła na żaden trop. Nie wiadomo było nawet, czy dzieci żyją. Zdesperowani rodzice prowadzili własną kampanię.
a ich nadzieja zaczynała gasnąć. Pod koniec lutego następnego roku zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie szukamy już tylko ich ciał. Cztery dziewczynki zniknęły bez śladu. Czy innym dzieciom także grozi niebezpieczeństwo? Wkrótce zaginą kolejne. Ibuprom Max. Seryjni mordercy. Pewnego letniego dnia w 1996 roku 12-letnia Sabine Darden jak co dzień jechała na rowerze do szkoły. Po zniknięciu Sabine w Belgii zaczęto inaczej traktować przypadki zaginionych dzieci. W odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie społeczeństwa władze powołały specjalny wydział do spraw osób zaginionych. Jego pracownicy mieli koordynować toczące się śledztwa w sprawie zaginionych dzieci. Jednym z nich był Albert Prim. Nie mieliśmy pojęcia, kogo podejrzewać w tej sprawie. Badaliśmy wszystkie tropy, na jakie udało nam się wpaść, ale wszystkie prowadziły donikąd. Nie podejrzewaliśmy, że za zaginięcia wszystkich tych dziewczynek odpowiada ta sama osoba. To było nie do pomyślenia, przynajmniej w tamtym momencie. Minęło 10 tygodni. Prasa przestała pisać o zaginięciu Sabine. Policja usiłuje namierzyć porywacza, a tymczasem ginie kolejna dziewczynka. Czternastoletnia Laetitia Dele wracała do domu z basenu w Betry, na południu Belgii. Została porwana z ulicy w biały dzień. Zaginęło już 6 dziewczynek. Opinia publiczna domaga się konkretnych wyników śledztwa. Michel Demoulin, policjant z małego miasteczka Dinon, był jednym z ludzi, którzy zajmowali się sprawą zaginięcia Laetitii. 9 sierpnia 1996 roku, w dniu, w którym zaginęła Laetitia, wezwano mnie do wzięcia udziału w poszukiwaniach. W toku śledztwa zgromadzono już dużo doniesień, które wymagały weryfikacji. Po 2 czy 3 dniach poszukiwań wciąż nie wiedzieliśmy, gdzie jest dziewczynka, ale udało nam się zebrać kilka interesujących zeznań. Jedno z nich pochodziło od mieszkańca wioski, który zauważył podejrzanie wyglądający samochód. To była biała furgonetka. Ten człowiek opisał ją i podał nam część numeru rejestracyjnego. Udało nam się ustalić, że właścicielem wozu jest człowiek oskarżany już wcześniej o pedofilię. Samochód zarejestrowany był na Marka Ditru, bezrobotnego elektryka, ojca trójki dzieci. Demoulin wezwał Ditru na przesłuchanie. Wezwano także jego żonę, Michel Martin, i kolegę Michela Lelievra. Przesłuchałem podejrzanego. Zawsze podchodzę do nich w ten sam sposób. Staram się zrozumieć, z jakim typem osobowości mam do czynienia. Oglądał pan wiadomości w ciągu ostatnich kilku dni? Nie oglądam telewizji. Nie mam pojęcia, co się dzieje na świecie. Zna pan dziewczynkę imieniem Laetitia? Nie. Był pan kiedykolwiek w Betry? Nie pamiętam.
Leticia zaginęła 6 dni temu. Statystycznie rzecz biorąc, szanse na to, że jeszcze żyje, były mizerne. Ditru wszystkiemu zaprzeczył. Demoulin próbował więc wyciągnąć jakieś informacje od pozostałej dwójki. Michel Lelievre, włóczęga i narkoman, pomocnik Marka Ditru, załamał się podczas przesłuchania. Szła ulicą. Jechaliśmy za nią. Kiedy się z nią zrównaliśmy, Mark otworzył boczne drzwi i wciągnął ją do środka. Krzyczała. Żona Ditru, Michel Martin, także otwarcie mówi o zbrodni, jednocześnie próbując się od niej dystansować. Jestem głęboko wstrząśnięta tym, co zrobił mój mąż. Siedziałem za kierownicą. Jechaliśmy do Marcinelle. Mark był z tyłu z tą dziewczynką. Z zeznań Lelievre'a wynikało, że Ditru porwał Leticię. Nie wiadomo było, czy dziewczynka żyje. Szukając ofiary przestępstwa, ma się nadzieję, że wciąż żyje. Wiemy wszystko, panie Ditru. Pojedzie pan z nami do Marcinelle i pokaże nam, gdzie jest Leticia Delay. Demoulin nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Wie pan co? Dam panu 2 dziewczynki. Na ścianie za moimi plecami przyklejony był plakat ze zdjęciem zaginionej Sabine. Kiedy powiedział mi o drugiej dziewczynce, zapytałem, czy chodzi o nią. Potwierdził. Kiedy to usłyszałem, dostałem gęsiej skórki. Po otrzymaniu tej sensacyjnej informacji, policjanci natychmiast jadą razem z Ditru do domu Charles Roy, gdzie rzekomo uwięzione są dziewczynki. Demoulin wierzy, że wciąż żyją. Wierzyłem, że Ditru mówi prawdę, ale jednocześnie wydawało mi się niemożliwe, żeby były w tym domu. W ciasnej, brudnej piwnicy pod domem Demoulin znalazł Leticia Delay, porwaną 6 dni wcześniej, i Sabine Dardenne, wciąż żywą 80 dni po porwaniu. Obie były wycieńczone i przerażone. Takim chwilom towarzyszą niesamowite emocje. Człowiek jest szczęśliwy, a chwilę potem ogarnia go wściekłość. Wydaje się, że to cud, a jednocześnie czuje się obrzydzenie. Ten widok będę pamiętał do końca życia. Uratowane dziewczynki wyszły z piwnicy. Od razu rozpoznałem Leticię, ale Sabine zmieniła się tak bardzo, że była kompletnie do siebie niepodobna. Na oczach całego świata rozegrała się wzruszająca scena powitania rodziców z córkami. Sabine długo nie mogła się uspokoić. Ditru mówił jej, że jej rodziny nie obchodzi jej los, że już o niej zapomnieli i przestała dla nich istnieć. Nawet policjanci byli wstrząśnięci na widok tych dziewczynek. Ich odnalezienie dało nadzieję rodzicom innych zaginionych dzieci. Cieszyłem się, że Sabine i Leticia się odnalazły. Żyłem radością ich rodzin i myślałem wtedy, że dla nas też jest jeszcze nadzieja. Ale po kolejnych przesłuchaniach Ditru doprowadza policję do ciał pozostałych porwanych dziewczynek. Dzięki oszustwom i wyłudzeniom został właścicielem 7 domów, w których więził porwane dzieci. Zwłoki Julie Lejeune i Melissy Russo, 2 ośmiolatek, które zniknęły razem w czerwcu 1995 roku, znaleziono pochowane w ogrodzie jednego z domów. Umarły z głodu w czasie, gdy Ditru siedział w więzieniu za kradzież samochodu.
Odkrycie ciał dziewczynek było szokiem dla całego kraju. Ditru przykazał swojej żonie Michel Martin, żeby karmiła Julie i Melissę. Kobieta twierdziła jednak, że bała się schodzić do piwnicy, w której były zamknięte. Psycholog dziecięcy Jean-Yves Aye, powołany jako biegły w tej sprawie, uznał, że żona Ditru pomagała przy przetrzymywaniu dziewczynek. Michel Martin miała skłonności masochistyczne. Była całkowicie bierna. Bardzo bała się męża. Moim osobistym zdaniem była jednak współodpowiedzialna za to, co się stało. Zawiniła milczeniem. Mogła przecież zawiadomić kogoś anonimowo, skoro tak bardzo się bała. Nie zrobiła tego. 17 dni po swoim przyznaniu się do winy, Ditru prowadzi policję do domu w miasteczku Jumet, gdzie odnalezione zostają zwłoki Anne Marshall i Effie Lambrex, dziewcząt zaginionych podczas wakacji ponad rok wcześniej. Zostały odurzone narkotykami i pogrzebane żywcem. Dla Paula Marshalla był to koniec poszukiwań córki. To było oczywiście bardzo bolesne. Trudno było pogodzić się z faktem, że dziewczynek już nie ma. Ale skończyło się ich cierpienie. Trzeba więc nauczyć się żyć bez nich. Losy sześciu zaginionych dziewczynek wyjaśniły się. Teraz Belgia musi uporać się z tą wielką traumą. W całym kraju ludzie byli poruszeni, wściekli i rozżaleni. Nie rozumieli, jak to się mogło stać. To była istna rzeź niewiniątek. Rodzice nie pozwalali swoim dzieciom wychodzić z domu. Szkolne bramy zamykano na łańcuchy. Psychologowie policyjni muszą ocenić stan psychiczny człowieka, który tak szybko przyznał się do popełnienia tak straszliwych zbrodni. Moi koledzy ustalili, że ma osobowość psychopatyczną. Nie był wyłącznie pedofilem. Dzieci nie były jedynym obiektem jego zainteresowań seksualnych. Być może psychopatyczna osobowość Ditru to wynik trudnego, pozbawionego miłości dzieciństwa. Już jako nastolatek popełniał drobne przestępstwa i trudnił się prostytucją. Dorastał w rodzinie, która musiała wychować psychopatę. Dominująca matka i agresywny ojciec. Obydwoje skrajnie egocentryczni. Żeby w pełni zrozumieć, z kim mają do czynienia, prowadzący śledztwo przesłuchują Sabine Dardin, która przetrwała 11 tygodni w piwnicy Ditru. Na podstawie jej zeznań tworzą profil psychologiczny człowieka, którego zbrodnie wstrząsnęły całym światem. Po porwaniu w drodze do szkoły Sabine została zawieziona do domu w Marcinelle, na przedmieściach przemysłowego miasta Charleroi. Została odurzona lekami i przywiązana łańcuchem do łóżka w sypialni na pierwszym piętrze domu. Ditru wymyślił całą historię, by wyjaśnić jej, dlaczego została uprowadzona. Powiedział jej, że została porwana dla okupu, ale jej rodzice odmówili zapłaty. W rezultacie osoby, które kazały mu ją porwać, teraz chcą, żeby się jej pozbył. Ale ponieważ ma dobre serce, postanowił ją uratować i chronić. Wygląda na to, że zostałaś sama. Masz szczęście, że trafiłaś na mnie. Można powiedzieć, że cię ocaliłem.
powinna odwdzięczyć się za przysługę w wiadomy sposób. Osaczona i samotna, Sabine Dardenne była regularnie gwałcona przez porywacza lub wybawcę, jak sama go nazywała. On lubi krzywdzić ludzi, fizycznie i psychicznie. Uwielbia nimi manipulować. Po kilku tygodniach Sabine została przeniesiona do specjalnie wybudowanej piwnicy o wymiarach 1 na 3 metry. Pisała pamiętnik. Stawiała krzyżyki w dniach, kiedy była molestowana. Jeden krzyżyk oznaczał ból. Dwa krzyżyki. Ból nie do zniesienia. Oprawca pozwalał jej pisać listy i obiecywał, że wyśle je do jej rodziców. Obiecuje być mniej samolubna, dzielić się z innymi, pomagać i nie wybuchać złością. Zobaczycie, jak się zmieniłam. Listy nigdy nie zostały jednak wysłane. Myślę, że w sytuacji, gdy ratunek nie nadchodzi, zapewne większość dzieci uznałaby, że rodzice o nich zapomnieli. Dzieci to bardzo naiwne istoty. Proszę, przemyślcie to głęboko, bo dłużej już nie wytrzymam. Zeznania Sabine wywołują lawinę pytań. Jak to możliwe, że Marc Dutroux tak długo był bezkarny? Czy policja nie mogła zatrzymać go wcześniej? Czy można było ocalić życie niektórych ofiar? W miarę wychodzenia na jaw upiornej prawdy, społeczeństwo Belgii jest w coraz większym szoku. Seryjni mordercy. W sierpniu 1996 roku 12-letnia Sabine Dardenne i 14-letnia Laetitia Adele zostały uratowane z piwnicy domu w południowej Belgii. Laetitia spędziła w niej 6 dni, Sabine 79. Sabine i Laetitię uratowano. Cztery inne dziewczynki Marc Dutroux zamordował. W ciągu następnych miesięcy na jaw wychodzą szczegóły z kryminalnej przeszłości Dutroux. Cały kraj ze zgrozą uświadamia sobie, że policja mogła go aresztować dawno temu, ratując życie czterech dziewcząt. Dane Marca Dutroux znalazły się w policyjnej kartotece niecałe dwa tygodnie po porwaniu Julie i Melissy, czyli policja miała wszystkie niezbędne informacje. Ponad wszelką wątpliwość Marca Dutroux można było aresztować dużo wcześniej. Można było uniknąć porwania Sabine i Laetitia. Na jaw wychodzi informacja, że w 1989 roku, 6 lat przed porwaniem Julie i Melissy, Dutroux i jego żona zostali skazani za porwanie i zgwałcenie 5 dziewczynek. Dutroux został warunkowo zwolniony z więzienia po 3 latach 13-letniego wyroku. Można było się spodziewać, że Dutroux powróci do swojego procederu. To była bomba z opóźnionym zapłonem. Po jego zwolnieniu w 1992 roku pojawiały się sygnały ostrzegawcze. Policyjny informator zeznał, że Dutroux prosił go o pomoc w porwaniu dziewczynki. Nawet własna matka Dutroux donosiła policji, że przetrzymuje on w domu obce dzieci.
Wreszcie w sierpniu 1995 roku policja zaczyna go śledzić. Operacja nosi kryptonim Otello. Przed jego domem w Marcinelle zostaje umieszczony wagon kolejowy z kamerą. Ta kamera znajdowała się tam tego dnia, kiedy Dietru porwał Anne i Effie. Problem w tym, że zrobił to w nocy, a kamerę wyłączono już o 6 po południu. Później powiedziano nam, że z przyczyn operacyjnych kamera mogła być włączona tylko od 8 rano do 6 wieczorem. Bardzo sprytna taktyka, jeśli chce się przyłapać pedofila porywającego dzieci. W grudniu 1995 roku René Michaud, detektyw kierujący operacją Otello, odwiedził Michela Dietru pod pretekstem śledztwa w sprawie kradzieży samochodów. W jego domu przeprowadzano rewizję. Policjanci sprowadzili nawet ślusarza, który miał otwierać zamki. Był nim Alain Lejeune. Co to za hałasy? Są tu jakieś dzieci? Nagle dotarły do nich dziecięce głosy. Ślusarz usłyszał głosy i zapytał o dzieci. Nie, to z zewnątrz. Przysiągłbym, że słychać je gdzieś w domu. Cisza. To ja jestem z policji. Idziemy. Ślusarz powiedział, że słyszał dziecięce głosy i był absolutnie pewien, że dochodziły z wnętrza domu. To były głosy Melissy Rousseau i Julie Lejeune. 3 miesiące później obie nie żyły. Trzeba pamiętać, że zniknięcie Julie i Melissy było wtedy w Belgii sprawą numer jeden. Dla policji znalezienie ich było absolutnym priorytetem. Podczas rewizji Michaud znalazł kasety wideo. Policjanci nie obejrzeli ich, bo jak później tłumaczyli, nie mieli magnetowidu. Na jednym z tych filmów widać, jak Marc Dietru buduje klatkę. Wystarczyłoby obejrzeć te taśmy, ale nie było magnetowidu. To oficjalna wersja, w którą, proszę mi wybaczyć, nie wierzę. René Michaud od samego początku utrzymywał, że wejście do piwnicy było tak dobrze zamaskowane, że nie miał szans domyślić się, że w ogóle tam jest. Potwierdzają to inni policjanci, którzy byli w domu. Drzwi nie było widać, bo przed nimi stały regały, a na nich stosy jakichś rzeczy, śmieci i pudeł. Nikomu nie przyszło do głowy, że za tym wszystkim jest wejście do piwnicy zbudowanej specjalnie do ukrywania w niej dzieci. Nie wyobrażam sobie, jak można nie przetrząsnąć dokładnie całego domu, jeśli szuka się porwanego dziecka. Michaud, który zmarł w styczniu 2009 roku, do końca życia mówił, że nie może sobie darować tego, że ich wtedy nie znalazł. Nie wszyscy mu wierzą. Może brak kompetencji? Bardzo mi przykro, ale wyrozumiałość ma swoje granice. Cała Belgia szukała tych dzieci. Żandarmeria wiedziała, że Dietru był w przeszłości skazany za molestowanie dzieci. Wiedziano też, że konstruuje jakieś dziwne skrytki w swoich domach. A mimo to, z niewyjaśnionej przyczyny, Marc Dietru nie został aresztowany. W Belgii ludzie zaczynają podejrzewać, że Marca Dietru chronią jakieś wysoko postawione osobistości. Po aresztowaniu Marc Dietru składa kontrowersyjne oświadczenie, które na zawsze zmieni postrzeganie tej sprawy przez cały świat. Twierdzi, że należy do międzynarodowej szajki pedofilskiej, której macki sięgają szczytów belgijskiej władzy. Sędzia śledczy Jean-Marc Conrot miał przygotować sprawę przeciwko Dietru. Był zdecydowany dotrzeć do prawdy. Conrot aresztuje znanych wspólników Dietru. Jednym z nich jest Michel Nihul,
ustosunkowany biznesmen z Brukseli, właściciel pubu. Zaczął opowiadać historię o orgiach, które organizował w Brukseli na początku lat 80. Nagrywał je na wideo, by potem szantażować nimi ministrów i biznesmenów. Kiedy sprawa Ditru wyszła na jaw, na policję zgłosiło się jeszcze 11 jego ofiar. Nazwano je świadkami X. Każda otrzymała pseudonim. Regina Louf była świadkiem X1. Zobaczyłam go w telewizji, a wokół tłum wrzeszczących na niego ludzi. To było dla mnie bardzo dziwne przeżycie. Regina Louf, dziś matka czwórki dzieci, rozpoznała Marka Ditru i Michela Nihula, z którymi miała kontakt jako dziecko. Moja matka miała narzeczonego, który wypożyczał mnie innym mężczyznom. Należał do siatki stręczycieli. Tak poznałam Nihula. Bywał na pedofilskich orgiach. Zabierano na nie po kilkoro dzieci, z którymi ci ludzie uprawiali seks, robili im zdjęcia i kręcili filmy. W tych orgiach brali udział znani biznesmeni i politycy. Regina twierdzi, że podczas tych orgi Nihulowi towarzyszył Ditru. Gdyby ta historia okazała się prawdziwa, Konrad miałby w ręku dowód na istnienie pedofilskiej szajki, do której należeli Ditru i Nihul. Śledczy Rudy Hoskins miał ustalić, czy Regina Louf mówi prawdę. Twierdziła, że w sprawę zamieszanych jest mnóstwo osób, polityków, biznesmenów, a nawet policjantów. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. To była młoda kobieta, która ewidentnie miała jakieś problemy z głową. Nie dziwię się, że sceptycznie podeszli do moich zeznań. Poprosiłam ich tylko, żeby rzetelnie wykonali swoje zadanie. Regina Louf podała policji wiele szczegółów na temat nierozwikłanej sprawy morderstwa 15-letniej Christine van His, której zwłoki znaleziono pod Brukselą w 1984 roku. Raport z sekcji zwłok potwierdził jej zeznanie. Ofiara miała ręce związane z tyłu i dokładnie takie obrażenia, jakie opisała Regina Louf. Podała nam szczegóły, których nie mogła znać z mediów, bo nigdy nie zostały ujawnione dziennikarzom. Informacje dotyczące morderstwa Christine van His przekonały Hoskinsa, że dziewczyna mówi prawdę. Nawet jeśli tylko 10 czy 20% z tego było prawdą, należało się temu przyjrzeć. To oczywiste. Ale obraz wyłaniający się z zeznań dziewczyny był niewygodny. Siatka pedofilska złożona z ludzi bogatych i kryminalistów chronionych przez władzę. Skoro powiedziała prawdę o przestępstwie i jego motywach, to może miała także rację co do podejrzanych. Niektórzy ludzie chyba w ogóle nie dopuszczali takiej możliwości. Prowadzone przez Konrota śledztwo badające wątki z zeznań Reżiny nagle przerwano. W październiku 1996 roku Konrot został odwołany. Przyjął zaproszenie na obiad wydany przez rodziny ofiar Marka Ditru. Jego zwierzchnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości uznali to za konflikt interesów. Rudiego Hoskinsa i cały zespół przesłuchujący świadków X wezwano do Departamentu Sprawiedliwości. Podczas tego spotkania poinformowano nas lakonicznie, że mamy przerwać dochodzenie. I tyle.
we were going too far for some people. Kilka osób stwierdziło, że trochę przechorowaliśmy. Proszę mnie nie pytać, jakie to osoby. Nie mam pojęcia dlaczego. Wciąż zadaję sobie to pytanie. Chyba po prostu dotarliśmy do faktów, które nie mogły ujrzeć światła dziennego. Zwolnienie Conrota zostało bardzo źle odebrane przez opinię publiczną. Od 15 lat piszę na temat śledztw w różnych sprawach kryminalnych. Mogę podać setki nazwisk sędziów, którzy jedli obiad w towarzystwie ofiar przestępstw i adwokatów podejrzanych. To naprawdę nic niezwykłego. Zawsze wierzyłem w Conrota. Według mnie odwołanie go to była nieczysta zagrywka. Z tą opinią zgodziły się setki tysięcy Belgów. 20 października 1996 roku rodziny ofiar Ditru zorganizowały marsz protestacyjny, który przerodził się w wielką demonstrację. Ludzie mieli tego dosyć. Chcieli dać władzom sygnał, że tak dalej być nie może. 300 tysięcy osób przeszło przez Brukselę. W całym kraju zorganizowano strajki protestacyjne. Strażacy oblewali wodą z sikawek budynki rządowe, by symbolicznie oczyścić je z korupcji. Belgia znalazła się na skraju zamieszek. Tymczasem człowiek, który wywołał całe to zamieszanie, wciąż twierdził, że jest tylko małym pionkiem w bardzo dużej grze. Jego ofiary, którym udało się przetrwać, przygotowywały się do złożenia zeznań przed sądem. Nie przeżyłam załamania nerwowego, kiedy miałam 12 lat, bezpośrednio po uwolnieniu mnie z rąk tego potwora. Ale kiedy skończyłam 20, czekał mnie kolejny stres. Musiałam znowu stanąć twarzą w twarz z Markiem Ditru. Max. Seryjni mordercy. W 2004 roku Sabine Dardenne i Laetitia Adele miały zeznawać w procesie człowieka, który więził je w piwnicy pod jednym ze swoich domów. Na ławie oskarżonych, oprócz Marka Ditru, zasiadła jego była żona Michel Martin i wspólnicy Michel Nihul i Michel Lelievre. Przygotowania do procesu zajęły 8 lat. Oficjalnie dlatego, że należało przeanalizować setki dowodów i tropów prowadzących do siatki pedofilskiej. Policja uznała jednak, że siatka nie istnieje. Wydawać by się mogło, że proces powinien się odbyć w 1998-1999 roku, najwyżej w 2000 roku. Ale przyszło poczekać aż do 2004. Policja musiała sprawdzić mnóstwo tropów prowadzących donikąd. W 1996 roku Marc Ditru przez 79 dni więził Sabine Dardenne w piwnicy. 8 lat później Sabine ma spotkać go ponownie. Ditru był jej oprawcą, potworem. Chciała stanąć z nim twarzą w twarz i spytać, dlaczego jej nie zabił. Nie zaszczycił jej jednak żadną odpowiedzią. Nie było to jedyne pytanie, które pozostało bez odpowiedzi podczas tego procesu. Mieszkańców Belgii wciąż nurtuje kwestia, czy Ditru działał w pojedynkę, czy też należał do szajki Michela Nihula. Uważam, że moje dziecko zabił nie tylko Ditru. Wina spada także na policję i system wymiaru sprawiedliwości. Osób, których zeznania mogłyby rzucić więcej światła na tę sprawę, nie ma jednak w sądzie, co wzbudza podejrzenia, że ktoś stara się ją wyciszyć. Zaraz po aresztowaniu Ditru nagle zmarło wiele osób z jego otoczenia. José Stepe to policyjny informator twierdzący, że posiada sensacyjne informacje na temat Ditru. Umiera 2 dni przed umówionym spotkaniem z policją. Jego rodzina uważa, że został otruty. Jean-Paul Tamino to postać z przestępczego półświadka. Znika tuż przed przesłuchaniem. Jego rozczłonkowane ciało zostaje wyłowione z kanału w dniu aresztowania Ditru. François Reiskens wyznał przyjacielowi, że widział Melissa Rousseau żywą w Holandii. Zanim zdążył powiedzieć o tym policji, został zabity w pociągu.
20 osób powiązanych ze sprawą zginęło w niejasnych okolicznościach. Na procesie nie pojawiła się także Regina Louf, której zeznania z 1996 roku przemawiały na korzyść teorii o siatce pedofilskiej świadczącej usługi bogatym klientom. Śledztwo we wskazanym przez nią kierunku umorzono w roku 1997. Wciąż zadajemy sobie pytanie dlaczego. Przecież robiliśmy tylko to, co do nas należało. Byliśmy obiektywni. Zeznań Reżiny nie włączono do akt sprawy. Powiedzieli mi bez ogródek, że mi nie wierzą, że jestem chora psychicznie i chodzi mi jedynie o zwrócenie na siebie uwagi. W 2004 roku na temat zeznań Reżiny rozpętała się ostra dyskusja. Także na temat jej zdrowia psychicznego i motywów. Prasa uznała, że dziewczyna jest patologicznym kłamcą. Wymysły sprzedają się lepiej niż prawda. Moim zdaniem w sprawie Dutroux tak zwani świadkowie X nie wnieśli nic nowego. Naprawdę nic. Ofiarę bardzo łatwo jest wykreować na osobę niespełna rozumu. Wystarczy pokazać palcem i powiedzieć: to wariatka, maniaczka, oszustka. Laetitia Dele i Sabine Dardenne utrzymywały natomiast, że Dutroux był ich jedynym prześladowcą. Jedyną żyjącą ofiarą, która miała styczność z Dutroux przez 80 dni, była Sabine Dardenne. A ona twierdziła, że działał sam. Gdzie zatem szukać rzekomej siatki? Czy ktoś, kto działa w imieniu wielkiej i potężnej organizacji, która sprzedaje małe dziewczynki, porwałby jedną z nich rozpadającym się vanem zarejestrowanym na własne nazwisko? A potem trzymałby ją przez 80 dni w piwnicy zamiast sprzedać? To nie trzymało się kupy. Dutroux nigdy nie pisnął słowa na temat siatki, do której rzekomo należał. Gdyby faktycznie należał do jakiejś szajki, powinien przynajmniej podać policji numer telefonu osoby, która była jego kontaktem z organizacją. Nie zrobił tego. Dutroux, 17 czerwca 2004 roku Marc Dutroux został uznany za winnego porwania i gwałtu na 6 dziewczynkach i zamordowania 4 z nich. Skazano go na dożywocie. Jego wspólnik i kierowca Michel Lelièvre został uznany za winnego porwania i skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Była żona Dutroux, Michel Martin, została uznana za winną współudziału w porwaniu i skazana na 30 lat pozbawienia wolności. Michel Nihul został skazany za przestępstwa związane z narkotykami, ale uwolniono go od zarzutu współudziału w zbrodniach Dutroux. Oficjalnie uznano zatem, że nie istnieje żadna siatka pedofilska i nie ma żadnych prominentnych klientów, a władze nie starają się wyciszyć całej sprawy. Śledztwo ujawniło, że Marc Dutroux działał sam. Nie znaleźliśmy najmniejszych dowodów na istnienie w naszym kraju siatki pedofilskiej. Nie wszyscy wierzą w takie wyjaśnienia. Myślę, że całej prawdy nie poznamy nigdy. W tym kraju nie ma chyba nikogo, kto ją zna. Nigdy do końca nie wyjaśniono ewentualnej przynależności Dutroux do większej organizacji. To jasne, że można było aresztować go dużo wcześniej. Julie i Melissa mogłyby żyć, tak samo jak jego późniejsze ofiary. Pozostaje pytanie, czy mamy tu do czynienia ze splotem złych okoliczności, czy w grę wchodziły jakieś inne czynniki? W raporcie Parlamentarnej Komisji Śledczej policji zarzucono nieudolność i brak kompetencji, ale sprawa Marca Dutroux nie stała się dzięki temu ani trochę bardziej przejrzysta. Przedtem mówiłem, że chciałbym poznać prawdę. Teraz mówię już tylko, że chciałbym się do niej zbliżyć tak bardzo, jak to możliwe.